Idę w kolejnym filmiku, tym razem przychodzę z Chef's Table, marki Mini New York, marka niszowa, która w pewnym momencie pojawia się w fajnych cenach w Polsce. Ja tą markę znałam wcześniej, kiedyś nagrywałam z może taki filmik z pewnymi próbkami, na pewno z jedną bądź z dwoma. Natomiast powiem szczerze, miałam ogromne oczekiwania wobec tego zielonego zapachu. Tutaj mamy w nutach liście pomidora, bazylii itd., itd., ale po prostu ten zapach, jeszcze pokażę flakonik, niestety jest dla mnie zbyt męskawy. Jest zielony, jest aromatyczny, natomiast po prostu ja liczyłam może na taką bardziej zieleń, taką po prostu bez przechyłów, bądź jednak może taką bardziej łagodną, damską, bardzo taką właśnie musującą. One są generalnie orzeźwiające, takie trochę goryczkowe, wytrawne, natomiast po prostu to nie jest taki liść pomidora jak lubię, to nie jest taka bazylia jak lubię. Bazylię lubię na przykład w Jardin de Poète od Italii, czy też liść pomidora to na przykład... Generalnie dużo jest takich w sumie udanych liści pomidora, natomiast chociażby niedrogi brokart. Natomiast po prostu tutaj jest wszystko jakoś tak ostrawo, wytrawnie, to nie jest jeszcze problemem, natomiast po prostu jest zbyt męskawo. Ten aspekt takiej właśnie zieloności męskawej po prostu dominuje, także na skórę męską mogą być intrygujące, natomiast w sumie raczej tutaj nie pozostaną ze mną. Darek już nie chce więcej zapachów, flakonów i tak dalej, także raczej nie, chociaż zastanawiałam się, bo to jest taki klimat, którego on w tym momencie na przykład nie ma, bo ma takie różne, ma zieloności, drzewności, ale niekoniecznie aż tak aromatyczno, świeże. A na przykład wykończył pewne, nie, wykończył jeden, drugi w sumie jeszcze jest. W sumie jest taki zapach letni. Natomiast po prostu chyba jednak mimo wszystko całościowo ten zapach jest jakiś taki dla mnie trochę męczący, mdlący ostatecznie. Powiem szczerze, chyba nie mam jakiegoś takiego największego ulubieńca z tej marki. Z tej marce pokładałam ogromne nadzieje. Natomiast ostatecznie te zieloności tej marki mnie tak dosyć rozczarowały. Poznałam też Botanist, poznałam też Dune Road. W sumie żaden z tych zapachów jakoś tak mną nie wstrząsnął, chociaż z tych pewnych ich cieplejszych klimatów jeden mnie dosyć zauroczył, ale ostatecznie po prostu wydał się w sposób zbyt jednak słodkawy. Ale ogólnie to są na pewno mocne zapachy, na pewno bardzo długo wyczuwalne, ekspansywne, tylko po prostu trzeba się z nimi polubić, żeby po prostu ta długotrwałość nie była problemem. No i zamknięte w takich czarnych, minimalistycznych flakonikach, z takim właśnie oto korkiem, wszystko takie minimalistyczne, takie czarne etui, szkatułki z opisami, tutaj chociażby nut. Wszystko w takiej czarnej szkatułce zamknięte, aktualnie pozostanę na razie z jednym flakonikiem tej marki Longboard. Ale też zupełnie inne miałam oczekiwania względem tego, na co, że tak powiem, trafiłam, co nie znaczy, że zapach jest zły, ale po prostu jednak troszeczkę inne oczekiwania miałam. On jest taki generalnie jak dla mnie kremowo, cieleśnie, bardzo kobieco-liliowy, takie właśnie kremowe lilie. Ogólnie bardzo ładne, ale po prostu się spodziewałam zupełnie innego klimatu.